Cezary Żak wrzucił zdjęcie z Mazur, a fan przypomniał mu aferę z paleniem śmieci. Pamiętacie ten skandal? Cezary Żak, 62 litry, podczas ubiegłorocznej majówki palił śmieci na terenie swojej mazurskiej posesji, co oburzyło opinię społeczną. Zachowanie gwiazdora rancha spowodowało, że sprawa trafiła na policję, a znany aktor został ukarany mandatem. W ostatnich dniach ponownie przebywał na Mazurach, a jego zdjęcie z przyjaciółmi wywołało małą burzę. Cezary Żak ukarany za palenie śmieci. Przeprosił, ale został ukarany. Cezary Żak w czasie majówki 2022 roku beztrosko palił w ognisku folię, styropian, kartony i plastiki, a jego żona Katarzyna, 60 litrów, przyglądała się temu, wypoczywając na tarasie ich mazurskiej daczy. Zdjęcia z tego zdarzenia oburzyły opinię publiczną. Jako pierwszy zareagował Jacek Ozdoba, 32 litry, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. To właśnie on złożył zawiadomienie na Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie o możliwości popełnienia przestępstwa przez gwiazdora serialu Rancho. Zgodnie z treścią ustawy każdy, kto wbrew przepisom przekształca odpady poza spalarnią odpadów, podlega karze aresztu albo grzywny, powiedziała nam wówczas rzecznik policji. W międzyczasie Cezary Żak ironicznie przeprosił za swój czyn. Który z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem, napisał na Facebooku. Sprawą zajęła się policja. Prowadzone czynności wyjaśniające w sprawie o wykroczenie z artykułu 191 w myśl ustawy o odpadach zostało zakończone postępowaniem mandatowym. Ukarany mężczyzna mandat przyjął, poinformowała nas wtedy STA, ASP, Iwona Chruścińska z KPP w Giżycku. Aktor został ukarany mandatem w wysokości 200 zł. Cezary Żak wrócił na Mazury. Fan, proszę tylko nie palić śmieci. Cezary Żak wrócił na Mazury. Na swoim Facebooku pochwalił się zdjęciem z przyjaciółmi. Lubię te nasze mazurskie spotkania przyjaciół. Dużo śmiechu, refleksji i obaw, brzmiał podpis. Jeden z internautów pokusił się o ironiczny komentarz. Proszę tylko nie palić śmieci, napisał. Nie doczekał się jednak odpowiedzi aktora.